Siema, z tej strony Gladius. Przed nami kolejny Big Gadget. Dzisiaj będzie wyjątkowo, ponieważ będziemy robić unboxing prezentu, który zakupiłem sobie sam. Dostałem to. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, tak więc parę słów a propos tego projektu, a potem przejdziemy do rozpakowywania, ponieważ jeszcze nie otworzyłem, a sami widzicie, sam nawet nie mogę zobaczyć, co się w środku znajduje, z racji tego, że to jest wszystko szczelnie pozamykane. Tak więc to jest Pixel Box. Raz w miesiącu otrzymujemy specjalną paczkę, w której znajdują się markowe produkcje licencjonowane na bazie różnych tytułów komiksowych, filmowych, z mangi, z anime, więc tak naprawdę do końca nie wiemy, co się w tych paczkach będzie znajdować. Co zrobić, żeby otrzymać taką przesyłkę? Tak więc logujecie się na stronie Pixel Boxa. Ja dostałem kategorię Hero, tak więc z pewnością jest coś powiązanego z superbohaterami. Nie wiemy do końca, co się będzie w niej znajdowało, jednak jesteśmy świadomi, że A. będzie to na pewno jakiś ciuch, B. będzie to figurka oraz dodatkowe gadżety. Skrzynka nie kosztuje zbyt wiele, a biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z licencjonowanymi produktami, tak więc no, kwota niektórych z nich z pewnością przewyższa kwotę, którą zapłaciliśmy za samą skrzyneczkę, więc no, powiedzmy sobie szczerze, opłaca się. Tak więc jeśli jesteś nerdem, nie masz dziewczyny, albo powiedzmy rodzina o ciebie nie dba, nigdy nie dostajesz fajnego prezentu, zawsze na Boże Narodzenie dostajesz skarpetki, a w twoje urodziny nawet nie dostałeś ani jednego życzenia. W takiej sytuacji można sprawić sobie prezent samemu sobie. Kupujesz coś, ale tak naprawdę nie wiesz, co jest w środku. I dlatego uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Nie zlekajmy. Tak więc, what in the box? What's in the box? What's in the box? Tylko nie strzelaj, proszę, nie strzelaj. What's in the fucking box? Zaraz się dowiemy. Boże, człowieku, wyluzuj. Dobra, no. W początku wita nas fajne pudełeczko z napisem Pixel Box, nazwa firmy oraz Open Box to Start. Tak więc, jak nazwa wskazuje, musimy to otworzyć na samym początku, więc otwieramy. I ciągle nie wiemy, co się w środku znajduje. I to jest kolejna fajna rzecz. Nie możemy podejrzeć. Coraz bardziej się tym faktem ekscytuję. To co? Odrywamy. Zrobimy to delikatnie, czy w sposób brutalny? Nie wiem. Dobra, wiecie co? Nigdy nie należałem do osób, które robią delikatnie niektóre rzeczy, więc rozerwaliśmy naklejkę Pixel Box dużą, którą możecie sobie przykleić bezpośrednio na swojego laptopa, czy też na przykład na pokój. Bardzo ładna naklejeczka, podoba mi się, duża, fajna, logo, spoko. Kolory trochę szarawe, ja jestem osobą, która lubi czarny. To jest mniejsza naklejeczka, którą możecie również sobie gdzieś nakleić. Wow, trochę tego jest. Czego by tu zacząć? Wygraj, epickie nagrody, niespodzianki. Czyli możecie sobie zrobić ewentualnie zdjęcie z własnym Pixel Boxem i kto wie, może wygracie jakieś dodatkowe gadżety. Może najpierw skupmy się na podkoszulce, ok? Prosiłem ich o rozmiar XXL, jeśli chodzi o ciuch. O kurczę, bardzo fajna podkoszulka, spójrzcie. Z Batmanem. Czarna, bardzo dobrze, bo lubię czarną. Potem może założymy, to zobaczycie, jak to na mnie wygląda. Tutaj jest jakaś dziwna koperta, słuchajcie, nie wiem, co to za koperta. Wiecie co, zaraz ją otworzymy, coś nie jest miękkiego. W ogóle tu widzę jeszcze jedną rzecz. Witaj, Giku. O, w ogóle dostaliśmy informację od ekipy Pixela. Znajduje się tutaj lista rzeczy, które powinny znajdować się w tym Pixel Boxie. Wiecie co, walić to. Jestem niezmiennie zachwycony, mowa oczywiście tutaj o figurce Pop. Jest to Czarna Pantera. Z początku nie byłem przekonany co do tych figurek, bo wyglądały one za dziecinnie dla mnie, ale po pewnym czasie, kiedy przyjrzałem im się z bliska, muszę stwierdzić, że samo wykonanie, a zarazem pomysł na zrealizowanie superbohaterów w takiej formie jest jak najbardziej trafiony. Wiele osób, z tego co słyszałem, trzyma te figurki w tych pudełkach, żeby nie straciły na wartości. My rozpakujemy. Ja w ogóle jestem olbrzymim fanem tej postaci po obejrzeniu filmu Civil War. Zresztą sami pewnie już tam wiecie o tym, bo widzieliście moją recenzję. Boże, czuję się naprawdę jak jakieś takie małe dziecko, takie budzi, które dostało masę prezentów. I to nie są skarpetki. Okej, więc mamy... Poczekajcie, wyjmę. Wow, z ruchomą głową! Genialnie, ale super. Słyszałem, że są różne formy tych figurek, niektóre mają ruchome głowy, inne są sztywne, a ta ma ruchową czarna, super, w ogóle zobaczcie jakie wykonanie. Ślicznie zrobiona figurka, czar Black Panther. Zjadłeś dobry obiad? Czy jesteś zajebisty? Czy wszystkie kobiety cię pragną? Stoi Black Panther, śliczna figurka. Dobra, co tu jeszcze mamy? Mamy bryloczek z Kapitana Ameryki. Starczą.
Tutaj mamy przypinkę, jeszcze dodatkowy taki miły akcent prosto od firmy Pixelbox. Dziękujemy. Dodatkowo masa dziwnego styropianu. Jeśli brakowałoby wam w życiu litery S, to możecie... To mogę wam dać. Ciągle mnie intryguje, co się znajduje w tej kopercie, ale to za chwilę. I o, proszę kochani, coś pięknego. Piękny notes z Supermanem. Nie jakiś bubel na gumkę. Możecie notować listę zakupów, które każe wam kupić mama. Jakieś ważne wydarzenia, prowadzić pamiętnik. Nie, naprawdę, jeśli chodzi o gadżety, które dodają do tych pudełek, no robią wrażenie, naprawdę. To szczerze, coś jeszcze tutaj mamy. Chyba nic. Coś jeszcze mamy? Nie. Masę esek mamy. Dobra, odłóżmy pudełko na bok. Zobaczmy, co jest w tej tajemniczej kopercie w ogóle, bo cały czas mnie ta koperta intryguje. Jak sami wiecie, ta czarna koperta korciła i korciła, tak więc ją rozpakowałem. Niestety nie odwrócę. Nie powiem do końca, co jest, ponieważ znajduje się tutaj kod promocyjny na zakup biletu na rozgrywki eSport Now, które odbędą się w dniach 28-29 maja we Wrocławiu. Fajna sprawa. W każdym razie będzie to miejsce, gdzie będzie można spotkać znanych youtuberów, zobaczyć wasze najlepsze drużyny w akcji, więc zapraszamy. Nie, naprawdę, słuchajcie, jeśli chodzi o wykonanie tych produktów, to jest no fenomen. Świetna rzecz, naprawdę. Tutaj patrzcie, to jest Black Panther America. O, więc mamy na sobie już podkoszulkę. Prezentuje się bardzo fajnie w ogóle. Nie, no fajny jest materiał. Oh yeah. Oh yeah. Zresztą pewnie zastanawiacie się, skąd oni wiedzieli, jaki jest rozmiar twój Gladius, prawda? W końcu do przypakowanych osób nie należysz. No jak to nie? Tu jest mój biceps. Po prostu na początku, jak się rejestrujecie na stronie Pixelboxa, automatycznie podajecie swoje rozmiary. Z racji tego, że czasami to nie musi być podkoszulka. Mogą to być kapcie, mogą to być buty, mogą to być skarpetki. Tak więc trzeba podać szczegółowe dane, prawda, dotyczące was samych. Dostaliśmy naprawdę masę fajnych rzeczy za praktycznie śmieszne pieniądze. Dostajecie rzeczy, które indywidualnie czasami ciężko jest zdobyć, to jest raz, a dwa, kupując je z pewnością wyjdą was drożej. I teraz tak, w samym zestawie pewniakami zawsze są figurka oraz jakiś ciuch, więc samo to już zachęca do zakupienia tego boksa i dodatkowo są jeszcze takie drobne gadżety. Nie zawsze to są te breloki, czy też w tym momencie takie fajne notatniki. Są to tak samo inne, zupełnie inne rzeczy. Mogą to być dodatkowe figurki, więc jak już wspominałem, nikt do końca nie wie, co w tym boksie się znajduje. Jeśli jesteście typowym geekiem, albo jesteście grubi i nie macie kobiety i chcecie po prostu, żeby ktoś wam robił prezenty w życiu, warto zaopatrzyć się w takie boksy. Sama inicjatywa zaopatrywania się raz w miesiącu w gadżety związane ze swoją pasją, ze swoim hobby, to jest jak najbardziej trafna sugestia dla was, moi drodzy. Ponieważ po co szukać, skoro wszystko dostaniecie od razu w jednej paczce. Fajnie mi się z wami dzisiaj tutaj chit-chatowało. Jeśli chodzi o Pixelboxa, jak już wspominałem wcześniej wielokrotnie, jest to bardzo fajna inicjatywa. Myślę, że warto się nią zainteresować. Osobiście fajnie by również było, gdyby udało mi się recenzować taki box raz w miesiącu. Tak więc no zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze raz podziękowania dla Pixelboxa za możliwość zrobienia tego unboxingu. Trzymajcie się cieplutko, buziaki dla was i pamiętajcie, stay bzik, yo!